Cześć, witam, Papas, Fryzeria 2. 67. już odcinek. Fryzeria to go. Burgeria HD, Burgeria to go. Wingeria HD, Fryzeria HD i Fryzeria to go. Reklamki. Reklamki trzech papasów. Wiem w poprzednim odcinku, że może dzisiaj bym wszystkie zamówienia, które mam do przygotowania, przygotował od razu. Może mi się uda tak wszystkie przygotować. Ale to mówiłem w poprzednim odcinku, nie? W tym odcinku jednak myślę, że... Może to się... udać. Nie? Ale ja nie wiem pod którym numerkiem, który klient będzie. Dzisiaj jeden z klientów będzie miał już złoto wbite. Wino Romano. Właśnie dla ciebie przygotowałem Sunday'a. No, tak jakbyś mi czytał, myślę, że właśnie dla ciebie coś szykuję. Okej, to mi wyszło z tym Sunday'em. Jaki jeszcze Sunday będzie? Truskawka i banan, nie? Macie zaznaczone? Tak, jest zaznaczone, co zamawiacie. A ci bez złota to jest tak, Rita, Giorgito. A ci tutaj są bez złota, nie? Ci tutaj są bez złota, tam ci już są uzupełnieni. Tu są ci bez złota, ich jest sześciu. MCAST. Truskawka i ananas. Wanilia i Oreos. Tęcza i ananas. No to już przygotowane. I tutaj... Czoklet i Nutty Butter. I tam było medium, nie? Nie, tam była eska. To jest orzechowe, tak? Czekolada, czekolada. Super. Ananas. Tęcza. Wiecie co, ja po prostu to wszystko wpakuję w miks, znaczy wpakuję w kolejkę i jak będzie zamówienie, to po prostu wpakuję w mikser. Mam jeszcze dwa zamówienia do przygotowania, nie? Czyli Rita i Giorgito. Okej. Oreos i wanilia. Jest Giorgito. Tak, codziennie będziemy chyba jeden medalik zdobywać. Brązowy, jeden srebrny i jeden złoty. Okej, śmietana. Mięta. Ładnie mi się wszystko miksuje, nie? Szybko to wydamy. Ciekawe jak mi się skończy ten dzień, jeśli chodzi o punkty. No. Zoe. Matt. Czyli ty dzisiaj jesteś tym klientem ze złotem. To już mógłbym closerowi przygotować, nie? Żeby mieć już wszystko przygotowane, ale nie mam nic, znaczy nie zmiksuję tego teraz. Chociaż nie, jest miejsce w mikserze. Zaraz mi się zrobi jeszcze jedno miejsce w mikserze, więc moglibyśmy closerowi... A, tutaj jakby są tylko trzy strony tego, nie? Closerowi przygotować czekolada i Nutty Butter. Nutty Butter. I tak też nie jest miejsce czekolada. I teraz wszystko mi się pomiksuje. A klienci będą zamawiać. No tak. I niektórych klientów już na następny dzień. No może mnie nie zobaczyć. Śmietana.
Okej, dwa się zmiksowały. Chyba nawet w dobrej kolejności wyciągnąłem. Aha, nie dałem tego, nie dałem cebulki. Super. Cebulki nie dałem. Teraz poleci to, nie? Tak, poleci to. Nie, szóstka, żeby źle nie wydać, bo teraz tak kartka mi ucieka, a ja łapię to nie to, co trzeba. Perfekt. I ostatnie zamówienie, które zostało zmiksowane. Chyba nawet przemiksowane. Już teraz wszystko zamówione. Teraz tylko we właściwej kolejności to wydać, nie? Bo teraz jest pomieszane wszystko. Closer będzie miał na miejscu closera zamówienie, ale reszta to już jest pomieszana. No chyba teraz będę miał toru zamówienie, potem będzie zamówienie tej dwójki i piątka na końcu, tak? Czyli tak, toru. Ledwo toru zamówiła, już dostaje. Ok, spadło sobie, czyli nie będzie perfekta. Ok, teraz która będzie? No to na końcu, nie? Będzie pewnie to. Ok. Śmietany tylko białe. Ja tu będę miał chyba te punkty zaczekanie na stówkę, co? Giorgito, perfekt. No jeszcze perfekty się jakieś zdobędzie na pewno. Śmietana. Truskawka. Orzeszki. Teraz mat. Złotko, no bez perfekta. Czekoladki i wisienka. Jak tam z czekaniem? Bo ty byłeś piąty, ale dostajesz jako siódmy. No właśnie, jak miałem zamówienia na zapas porobione, to tu nawet perfekt wyszedł. Okej, okay, tu może być perfekt, a może go nie być, bo się przemiksowało. U ciebie jeszcze nie ma nawet srebra, nie? Jesteśmy trzy gwiazdki do tyłu u Grimmy. Trzy gwiazdki do tyłu jesteśmy. Ok, no 1600, nie? To jeszcze równy tysiak około, tak? 1000 punktów, no to rang 32 po dniu 68. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!